Kinematografia. Film powstają w konkretnym środowisku, ale także jego kosztem. W ubiegłym roku Festiwal Filmów Fabularnych w Gdyni przyłączył się do grona tych zielonych festiwali. My w tym roku jesteśmy również w miasteczku festiwalowym i obserwujemy, czy te trendy cały czas na festiwalu obowiązują. Na czym polega ta zielona zmiana i co wspólnego może mieć z czerwonym dywanem? Na wystawie dobre kreacje cieszą dłużej. W strefie Electroluxa na Festiwalu Filmów Fabularnych w Gdyni chcemy pokazać Państwu wyjątkowe kostiumy z wyjątkowych polskich filmów. Chcemy spojrzeć na nie przez pryzmat cyrkularności odzieży, bardzo mocno postulowanej obecnie w dobie problemów klimatycznych. Cyrkularność. Jest. Możemy zobaczyć w naszej strefie kilka kostiumów, które są autentyczne, mają swoje historie. Oto kostium, który Beata Tyszkiewicz miała na sobie w filmie Lalka Wojciecha Jerzego Hasa. W kolejnych produkcjach, co ciekawe, do których został wykorzystany, śmiało przekształcano kostium. Tutaj z kolei widzą Państwo kostium futurystyczny. Wykorzystany był m.in. w serialu Świat według Kiepskich, jak i w licznych filmach reklamowych. To już drugi raz, kiedy Electrolux współpracuje z Festiwalem Filmów Fabularnych po to, aby pokazać, że nawet najmniejsze zmiany mają znaczenie, jeżeli chodzi o dbanie o środowisko. W tym roku jako partner główny 47. Festiwalu Polskich Filmów Fabularnych w Gdyni Electrolux rozszerzył swoje działania o promowanie idei cyrkularności w produkcjach filmowych. Zgadza się bowiem, na obecność marki na gdyńskim festiwalu składają się trzy elementy. Promocja mody cyrkularnej na czerwonym dywanie, wystawa Dobre kreacje cieszą dłużej oraz przyznawana po raz pierwszy w tym roku nagroda Klimatyczny film. Nagroda Klimatyczny film to wyraz docenienia wysiłków polskiej branży audiowizualnej na rzecz zielonej zmiany. Electrolux jest szwedzką marką i wszystko co ekologiczne jest w naszym DNA. W związku z tym chcielibyśmy nagrodzić produkcje filmowe, które już teraz wprowadzają w życie zasady green filmingu. I ta nagroda to pewnego rodzaju symbol, który ma pokazać, że nawet najmniejsze rzeczy mogą być docenione i nawet najmniejsze rzeczy mają znaczenie. Mam zaszczyt ogłosić, że laureatem pierwszej edycji nagrody Klimatyczny film w kategorii film pełnometrażowy jest film Patecznik. Na pewno wyeliminowaliśmy butelki plastikowe, segregowaliśmy śmieci. Film rozwijaliśmy w pandemii, w związku z czym w pewien sposób naturalnie wyeliminowaliśmy podróże. Jeżeli już do tych podróży dochodziło, były to podróże tylko i wyłącznie pociągami, nie było samolotów. Wynajęliśmy biuro w oficynie naszej lokacji, w związku z tym ograniczyliśmy transport w trakcie planu. Za film krótkometrażowy pod tytułem Alkibiades. Bardzo się cieszymy, że istnieje nagroda za klimatyczny film, również dla krótkich filmów, bo ułatwi to po prostu nam takie działania w przyszłości, myślę. W naszym przypadku było kilka czynników, które działały właśnie na proekologię. Pierwszy to była kuchnia wegańska, czyli takie zorganizowanie lokacji, żeby ograniczyć przemieszczanie się pomiędzy miastami, żeby ograniczyć emisję dwutlenku węgla. Ja bardzo często powtarzam, że ekologicznie to wcale nie znaczy drogo, a znaczy sposobem i wtedy to wychodzi naprawdę przyjemniej dla budżetu. Na czerwonym dywanie na chwilę zostańmy. Tutaj obserwować możemy kolejny akcent obecności ekotrendów na gdyńskim festiwalu. Chodzi o promocję wspomnianej wcześniej mody cyrkularnej. Electrolux ponownie inspiruje gwiazdy największego święta polskiego kina do wyboru pięknych, ale i przyjaznych środowisku kreacji. Będę ubrany w stylizację, która jest z drugiego obiegu, to znaczy będą to rzeczy już używane i już pewnie ktoś się na czerwonym dywanie albo gdziekolwiek indziej pojawił, więc korzystamy z tego, co już jest wyprodukowane i co już jest zrobione. Ja mam dwie sukienki, których obskakuję każdej imprezy. Duża część mojej garderoby to są rzeczy second handów. I to wcale jakby nie ujmuje, że tak powiem, jakości tych rzeczy.
Te rzeczy wręcz czasami są oryginalne i też takie nietuzinkowe, więc absolutnie jest mi to bliskie i uważam, że tak się powinno robić. Nie trzeba mnie było nabawiać, będę na pewno w drugim obiegu, czy moim, czy obcym, jeszcze nie wiem, ale w drugim obiegu na pewno. Nie drukowaliśmy planów pracy. Staraliśmy się, żeby wszystko było w komputerze. Przede wszystkim to, co jest chyba najważniejsze, że nie używaliśmy agregatów prądotwórczych, ponieważ wszystko było na lokacji. Ta nagroda bardziej jest zachęceniem, a tak naprawdę skupieniem uwagi na problemie, który dotyczy no, nie tylko naszej branży, tak? Dotyczy każdego aspektu naszego życia. I my w naszej branży też spokojnie możemy sobie wprowadzać pewne zielone praktyki. I to naprawdę nie jest trudne.